W debacie publicznej w Polsce dominuje taki pogląd, że reforma samorządu terytorialnego to największe osiągnięcie polskiej transformacji. Pan razem z dr. Gędziwiem opracowaliście raport dotyczący regułów wyborczych w samorządzie. I czy te reguły wyborcze w samorządzie także można nazwać wielkim sukcesem polskiej transformacji? Czy one sprzyjają pobudzaniu samorządności w Polsce? Na pewno to, że są wybory powiatowe czy regionalne, to jest coś, co jest wielkim sukcesem, jeśli chodzi o polską demokrację. Natomiast to, jaką metodę wybrano, żeby je przeprowadzać, już na pewno jakiejś szczególnej chwały nie przynosi. Ta metoda jest bardzo wątpliwa i przeniesienie tutaj reguł znanych z wyborów sejmowych do innych realiów doprowadziło do bardzo wątpliwych efektów, do tego, że wspólnoty tą metodą są skłócane, część jednostek ma swoich reprezentantów, a część nie ma i że tak naprawdę ugrupowania, czy to lokalne, czy ogólnopolskie, są skoncentrowane głównie na sobie, że kandydaci walczą pomiędzy sobą, że obiecują wyborcom, czy których nie są w stanie im przedstawić. No to jest niestety pewna skaza, ona nie przekreśla samej idei, natomiast każe myśleć o tym, jak by to zrobić inaczej, bo 20 lat, które minęło od wprowadzenia samorządu powiatowego i samorządu wojewódzkiego, jest wystarczającym czasem, żeby sprawdzić, czy te reguły, które zastosowano do wyboru rad i sejmików, są na pewno dobre. No w tej chwili możemy powiedzieć, że jest tu bardzo wiele wątpliwości, słabych punktów i zapewne dałoby się to zrobić inaczej, tak żeby nie było takich wątpliwości, żeby nie było takich słabości, jakie ma obecny system. To nie przekreśla samorządu jako takiego, ale każe pomyśleć, jak konkretnie wybierać rady i sejmiki. Na podstawie badań, które panowie przeprowadziliście, jakie są te główne punkty problematyczne, jeśli chodzi o te reguły wyborcze na poziomie samorządu? Główny problem tego systemu to to, że pada w nim bardzo wiele głosów na przegranych kandydatów, bardzo wiele głosów zmarnowanych, czy to na listy, które nie dostały okręgu, mandatów w okręgu, czy to na kandydatów, którzy przegrali wewnętrzną rywalizację o mandat. Kluczowe znaczenie dla tego, czy ktoś zostanie radnym, czy nie, jest walka z kolegami z listy i to jest walka dużo brutalniejsza nawet niż ta, którą znamy z wyborów do Sejmu, a podstawą takiej walki jest przywiązanie do konkretnej społeczności. I tak to jedne z powiaty walczą z innymi o radnych w sejmiku, a jedne gminy z drugimi o radnych w powiecie. I to na pewno nie służy budowaniu wspólnoty, zainteresowania, jakiegoś sensownego podejmowania decyzji.